Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na niezwykle uroczystej sesji Rady Miasta i proszę o powstanie. Dziękuję Państwu. Otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie na podstawie listy obecności. Stwierdzam, że obecnych jest 21 radnych na 21, co zgodnie z ustawowym składem Rady stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Pozwólcie Państwo, że dla gości ja przedstawię może porządek naszej sesji dzisiaj uroczystej. Powołanie sekretarza obrad, dalej ewentualne zmiany porządku obrad. W punkcie czwartym będzie wystąpienie burmistrza miasta Ostródy, osoby pełniącej funkcję organu gminy na podstawie artykułu 67 ustawy 4 ustawy o referendum lokalnym. W punkcie piątym nastąpi wystąpienie pani Aliny Nowochońskiej, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostródzie. W punkcie szóstym ślubowanie burmistrza miasta Ostródy. No i po ślubowaniu możecie Państwo składać gratulacje i po złożeniu gratulacji nastąpi zamknięcie obrad 23. sesji. Na sekretarza powołuję panią radną Jadwigę Obrębską. Już jest na swoim miejscu. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie powitać wszystkich na dzisiejszej uroczystej sesji, a szczególnie pana wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marka Gustawa Brzezina. Witam serdecznie starostę ostródzkiego, Włodzimierza Brodziuka. Witam pana wójta gminy Łukta, pana Jana Leonowicza, burmistrza miasta i gminy Miłomłyn, pana Siwkowskiego Stanisława,
pana, witam serdecznie, burmistrza Miłakowa, pana Gawryluka. Jest wśród nas obecny również nowo wybrany wójt gminy Ostróda. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, pan Bogdan Fijas. Wójt gminy Grunwald, pan Henryk Kasprzyk. Serdecznie witamy. Witamy niezwykle serdecznie służby mundurowe, zastępcę pana komendanta powiatowej policji, podinspektora Marka Żebrowskiego. Witamy pana Tomasza Ostrowskiego, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Pana Leszka Kwiatkowskiego, dyrektora aresztu śledczego w Ostródzie. Jest na liście, nie wiem czy jest obecny, pan Robert Hektor, zastępca komendanta wojskowej komendy uzupełnień. Jeżeli nie ma, to go chciałem również wymienić. I szczególnie serdecznie również witam przewodniczącego zarządu regionu Solidarność Olsztyny, pana Józefa Dzikiego. Witam naszych księży dziekanów. Jest obecny, serdecznie witam pan dziekan Roman Wiśniowiecki i ksiądz dziekan Władysław Szmul. I również witamy na sali innych księży z poszczególnych naszych parafii. I niezwykle serdecznie również witam byłych burmistrzów, którzy od 1990 rządzili Ostródą, pierwszego burmistrza. Witam Piotra Żmicha. Cieszymy się bardzo. Witam serdecznie pana byłego burmistrza Jana Wasilewskiego. Witam serdecznie Stanisława Bielińskiego. I Tadeusza Lubaszewskiego. Czy jest obecna pani Wanda Łaszkowska? Nie ma. Pozdrowienia przesyła. Pan Andrzej Wiczkowski? Nie ma. I sekretarza gminy Ostróda witam, pana Andrzeja Pęzińskiego. I sekretarza Urzędu Miasta w Ostródzie, pana Cezarego Wawrzyńskiego. Szanowni Państwo, nie mogę wszystkich z imienia, nazwiska, ale serdecznie witam kierowników naszych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół średnich, podstawowych, przedszkoli publicznych, niepublicznych, ze służb mundurowych. Widziałem tutaj jeszcze pana Jacka Pietrzyka i wszystkich was serdecznie jeszcze raz witam. No i oczywiście jeszcze naszych przedsiębiorców i mieszkańców Ostródy. Przystępujemy do naszego porządku obrad. W punkcie trzecim mamy ewentualne zmiany porządku obrad. Czy są jakieś głosy? Jeżeli nie ma, proszę o wystąpienie burmistrza miasta Ostródy, osoby pełniące funkcję organu gminy na podstawie artykułu 67 ustawy 4 ustawy o referendum lokalnym. Pan Marek Bojarski. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie w imieniu swoim. Panie Marszałku, Panie Starosto, Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady, Panie i Panowie Radni, wszyscy zaproszeni goście. Skutkiem Święta Demokracji, które odbyło się w Ostródzie 28 października,
jest dzisiejsze nasze uroczyste spotkanie. Dane mi było z Państwem tutaj przebywać niespełna 4 miesiące i chciałbym króciutko, jeżeli Państwo pozwolicie, podziękować osobom, z którymi dane mi było współpracować i którzy wspierali jak gdyby moje działania tutaj w Ostródzie. Chciałbym podziękować panu senatorowi Stanisławowi Gorczycy za wspieranie naszych, moich i naszych starań samorządu Ostródy. Chciałbym podziękować panu marszałkowi województwa, panu Jackowi Protasowi i szczególnie departamentowi zarządzającemu regionalnymi programami operacyjnymi, z panią dyrektor Bożeną Wrzesz z Wadą, z panią dyrektor Pawlak, z panem dyrektorem Cieciuchem, którzy bardzo, ale to naprawdę bardzo wspierali nasze działania tutaj w Ostródzie. Prawie połowę swojego czasu, który tutaj spędziłem, spędziłem właśnie w Urzędzie Marszałkowskim i w Urzędzie Wojewódzkim. Także chciałbym także podziękować panu wojewodzie, panu Marianowi Podziewskiemu, panu wicewojewodzie, panu Janowi Maścinicy za też wsparcie, które było jak gdyby tutaj nieodznowne dla naszych starań, które tutaj przeprowadzaliśmy. Dziękuję także panu staroście Włodkowi Brodziukowi, mojemu koledze ze studiów. Dziękuję, Włodek. Wreszcie dziękuję panu Henrykowi Samborskiemu, który wsparł swoją wiedzą i kompetencją nasze tutaj, moje i myślę, wspomógł też działania działu finansowego i całego urzędu w tym, no co by tu nie mówić, trudnym jakby kryzysowym okresie, bo jakby nie jest to standardowa sytuacja taka, że taka osoba jak ja przebywa w takim samorządzie. Dziękuję panie Henryku. Chciałbym podziękować także panu przewodniczącemu rady i wszystkim radnym za też wsparcie i bardzo silne jak gdyby współdziałanie w tych pracach, które tutaj żeśmy razem przeprowadzili. I ostatnią osobą, której chciałem podziękować, to są wszyscy pracownicy Urzędu Gminy. Obiecałem sobie, że nie będę mówił o konkretnych osobach, ale muszę wymienić dwie osoby. Jest to pan sekretarz Cezary Wawrzyński, który wspaniale jakby pomagał mi i zamykał całą tą, te wszystkie sprawy, które żeśmy tutaj przeprowadzili. Chciałbym także podziękować panu Rafałowi Włodarskiemu, który włożył bardzo dużo pracy. Dziękuję panie Rafale. Są jeszcze, żeby nie zabierać głosu, bo to jest święto dzisiaj naszego nowego burmistrza, chciałbym jeszcze poruszyć dwie sprawy, które są jakby sprawami, które wiążą się z ciągłością urzędu i chciałbym ja je jakoś zamknąć. Pierwsza sprawa to jest sprawa, która odbiła się szerokim echem w Ostródzie. Jest to sprawa szkoły Piątki. I mam przed sobą dokument z prokuratury, który mówi o tym, że umarza postępowanie wobec parafii i osobiście księdza Szmula. I uważam, że wypada mi, chociaż nie byłem związany, bo nie było mnie wcześniej tutaj w samorządzie, jak ta sprawa miała miejsce, ale uważam, że jest taka potrzeba, żeby powiedzieć to publicznie, że prokuratura umorzyła sprawę wobec i księdza, i parafii. I chciałbym jeszcze podziękować jednej osobie, panu burmistrzowi Nosewiczowi, który w takim trudnym okresie mojego przebywania, chociaż on był bardzo krótki, zamieścił kilka ciepłych słów pod moim adresem. Dziękuję panie burmistrzu. I mam jeszcze jedną sprawę, która jest bardzo piękna w swoim wyrazie. Na moje ręce złożono, żebym przekazał panu dyrektorowi Dariuszowi Bonisławskiemu podziękowania od
może odczytam, bo nie, tak pięknie nie powiem, jak tu jest napisane. To jest gimnazjum imieniem Konstantego Parczewskiego w Niemęczynie na Litwie. Podziękowanie za wsparcie finansowe w remontach budynków naszego gimnazjum. Traktujemy to jako wyraz Państwa dobroci, chęci niesienia pomocy swym rodakom na Wileńszczyźnie. Cieszymy się, że są jeszcze tacy ludzie, którym nie jest obojętny los naszych dzieci i młodzieży. Panu Dariuszowi Bonisławskiemu, wiceprezesowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Jeżeli pan Dariusz jest, to bym prosił bardzo. Już nie będę zawierał głosu, jeszcze powiem tylko dwa słowa. Powiem tylko tyle, że starałem się wypełnić swoją funkcję najlepiej, jak umiałem. Jeżeli są jakieś niedociągnięcia, komuś zrobiłem jakąś przykrość, to bardzo przepraszam. Nie było to moim zamiarem. Życzę jeszcze raz oficjalnie panu burmistrzowi wszystkiego dobrego. Życzę wygranej. Składam życzenia też osobom, które uczestniczyły w wyborach. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, popełniłem małe fapanie. Przywitałem byłego burmistrza, obecnie radnego. Ja patrzyłem do przodu, a chciałem serdecznie przywitać pana Jana Nowszewicza. Przepraszam, że nie wcześniej. Ja myślę, że wystąpienie pana burmistrza Marka Bojarskiego było niezwykle skromne. Brakuje tam kilku liczb, które żeśmy przy zmianach budżetowych musieli ujmować. Ja bym chciał wydać takie też, również dodać coś od rady, od siebie dla pana burmistrza. Szanowny panie burmistrzu Marku Bojarski, zanim dokonamy uroczystego zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza Ostródy, chciałbym złożyć na pana ręce serdeczne podziękowania za pracę na stanowisku burmistrza w trudnym dla naszego miasta okresie. Wszyscy wiemy, że gdy z mocą prawa wyznaczony przez premiera obejmował pan obowiązki burmistrza, stan zobowiązań finansowych miasta był katastrofalny. To dzięki panu w krótkim okresie czasu paru miesięcy otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego należne naszemu miastu środki pieniężne z projektów unijnych, by móc normalnie funkcjonować i opłacić zobowiązania. Ja tu chciałem wymienić sumę 8 650 143 zł 25 groszy. Dokładnie. Przyczynił się pan do uregulowania umów z operatorem energii elektrycznej, co spowoduje oszczędności rzędu 500 000 zł tylko w tym zakresie. Ale to nie wszystko, bowiem jednym z wielu pana dokonań na rzecz poprawy kondycji finansowej miasta jest spowodowanie prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości i wspólnie z senatorem Stanisławem Gorczycą odzyskuje od Polskich Kolei Państwowych olbrzymich kwot pieniężnych blisko 1 800 000 zł. Dodatkowo dzięki pana staraniom miasto otrzymało budynek dworca PKP za kwotę ponad 1 000 000 zł. Myślę, że najważniejszą kwotą pozyskaną przez burmistrza Marka Bojarskiego jest odszkodowanie za grunty miejskie, które z mocy prawa przeszły na podwłasność Skarbu Państwa pod budowę drogi krajowej S7. Z tego tytułu miasto otrzyma blisko 3,5 miliona złotych. To wszystko dobrze rokuje na przyszłość z budżetem miasta Ostródy, a do obowiązków przyszłego burmistrza należeć będzie prawidłowa realizacja budżetu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu Markowi Bojarskiemu, burmistrzowi Ostródy w okresie od czerwca do listopada 2012. Drodzy, oficjalnie jeszcze podziękujemy z burmistrzem trochę później. Z tego miejsca również się bardzo cieszymy, bo nowo
wybrany burmistrz będzie miał na pewno lepszy bilans otwarcia. I myślę, że panu Marku należy się nagroda specjalna od społeczeństwa miasta Ostródy. Bardzo proszę teraz o wystąpienie pani Aliny Nowochońskiej, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostródzie. Szanowni Państwo, stosownie do artykułu 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Miejska Komisja Wyborcza w Ostródzie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 28 października 2012 roku, pan Czesław Jan Najmowicz wybrany został burmistrzem miasta Ostród. Dziękuję pani przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej. No i szanowni państwo, przystępujemy do punktu najważniejszego dzisiejszej uroczystej sesji. Tylko chciałbym przypomnieć, co mówi regulamin, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, artykuł 29a, ustawa 1, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Prosimy teraz państwa o powstanie i o hymn. Dziękuję bardzo. Pozostajemy, rozumiem, w pozycji stojącej i prosimy pana burmistrza elekta o ślubowanie. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Prosimy usiąść. Krótkie przemówienie pana burmistrza. Wysoka Rado, wielebni księża, panie marszałku, panie starosto, panowie burmistrzowie i wójtowie, koleżanki i koledzy, drodzy goście, mieszkańcy Ostródy. Staję przed państwem zaszczycony funkcją, jaką obdarzyli mnie wyborcy, z jednoczesnym poczuciem odpowiedzialności, jaka spoczęła na moich barkach. Przyjmuję władzę burmistrza po długim okresie sporów, jakie dzieliły nasze społeczeństwo spowodowane wydarzeniami poprzedzającymi referendum, jak i samym procesem demokratycznej zmiany. W związku z tym pierwszym moim celem działania będzie budowanie zgody społecznej przez wsłuchiwanie się w różne stanowiska, poglądy i szukanie między nimi kompromisu opartego na poszanowaniu i dobrze wspólnym. Pamiętać będę jednak,
że Ostrudzianie zdecydowanie odrzucili poprzedni model rozwoju, a także apodyktyczny styl zarządzania miastem. Mam nadzieję, że sprostam postulatom transparentności władzy, gospodarnego zarządzania i odpowiedzialności za grosz publiczny. Szanowni Państwo, w trudnej sytuacji finansowej, jakiej jesteśmy, będę zmuszony zaproponować Radzie Miasta budżet sprawiedliwy. Będzie to budżet zrównoważony, w którym pierwszy raz od wielu lat zaczniemy odpowiedzialnie spłacać nasze zobowiązania. Racjonalizację wydatków zacznę od siebie i swojego urzędu. Deklaruję zaproponować obniżenie swojej płacy w stosunku do poprzednika. Szanowni Państwo, w moim najgłębszym przekonaniu to obywatele wiedzą najlepiej, co zrobić z własnymi pieniędzmi. Dlatego też nie będę wnosił o zwiększenie danin publicznych w tej kadencji. Mam nadzieję pokazać, że miasto może być zarządzane taniej i skuteczniej. Duża w tym również rola Rady Miasta, z którą będę współpracował na zasadach pełnego partnerstwa i poszanowania kompetencji. Szanowni Państwo, od wielu lat współpraca z naszym najbliższym sąsiadem, gminą wiejską na szczeblu władz samorządowych, oczekuje na nową jakość. Kluczem do sukcesu zarówno miasta, jak i gminy Ostróda jest zacieśnienie współpracy i koordynacja działań w wielu wspólnych obszarach. Nasza wieloletnia praca w samorządzie i znajomość z panem wójtem będą w tym pomocne. Będzie to ważne zadanie, które chcę podjąć. Słowa te dotyczą też współpracy z powiatem. Również pilną sprawą jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami. Jestem przekonany, że wraz z innymi samorządami, a mamy tu przedstawicieli wszystkich samorządów powiatu ostródzkiego, w ramach Związku Gmin Czyste Środowisko uda nam się doprowadzić do optymalnych rozwiązań. Drodzy Ostrudzianie, chcę oświadczyć, że przyjmując funkcję burmistrza, traktuję ją jako wielkie wyzwanie do pracy na rzecz naszej społeczności. Jest moją ambicją i potrzebą sumienia sprawiedliwe działanie w stosunku do każdego człowieka, przywrócenie władzy ludzkiej twarzy. Bycie jedynie pierwszym z równych. Szanowni Państwo, do tego, że mogę do Was przemawiać jako burmistrz miasta Ostródy, przyczyniło się wielu ludzi. Bardzo dziękuję panu Grzegorzowi Kierozalskiemu, panu Dariuszowi Struk, całemu sztabowi wyborczemu, mojej rodzinie oraz wielu życzliwym, anonimowym ludziom wspierającym mnie podczas kampanii. Wielkie podziękowania za wsparcie należą się burmistrzowi Janowi Nosewiczowi i panu Wojciechowi Januszkiewiczowi, którzy zaufali mi i poprosili swoich wyborców o głos. Dziękuję wszystkim kandydatom na burmistrza za walkę wyborczą. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, chcę podziękować szczególnie gorąco naszym drogim Ostrudzianom, bo to z ich woli uzyskałem mandat społecznego zaufania. Obiecuję, że nie zawiodę. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że wraz z panem przewodniczącym i myślę, że w imieniu całej Rady podziękujemy panu Markowi Bojarskiemu za pracę na rzecz naszego miasta w okresie pełnienia obowiązków burmistrza. Przez 4 miesiące pan Marek Bojarski pełnił odpowiedzialną funkcję burmistrza Ostródy. Podjął się jej w wyjątkowym okresie, w czasie załamania finansów, w atmosferze emocji związanych z referendum i wyborami. Było to zadanie trudne, wywiązał się z niego bardzo dobrze. Pozostawia Ostródę w stanie zdecydowanie lepszym, niż ją zastał. Panie burmistrzu, proszę przyjąć serdeczne podziękowania od wszystkich Ostrudzian, Rady Miasta i ode mnie osobiście. Współpraca z panem była prawdziwą przyjemnością. Dziękuję za uśmiech, pogodę ducha. Życzę wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Bardzo dziękuję. Przekazaliśmy panu Markowi obraz, który będzie przypominał Ostrudę. Dziękuję ślicznie za uwagę. Najpierw od razu. Tak. Senatorów, weź tam przeczytaj, że złożyli. Dobrze. Szanowni Państwo, mam tutaj również gratulacje dla pana burmistrza Czesława Najmowicza od posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Zbigniewa Babalskiego. Z kolei prezydent, nie, senat. Senat, pan senator Stanisław Gorczyca przysyła również życzy wielu sukcesów i przesyła życzenia oraz mamy również od życzenia od prezydenta miasta Ełku. Szanowni Państwo, nastąpią teraz życzenia dla pana burmistrza. Ja chciałem jako pierwszy złożyć serdeczne życzenia w imieniu całej Rady Miasta. Wszystkiego najlepszego na tym stanowisku i zapewniamy, pan burmistrz wiele mówił o współpracy z Radą. Bez tej współpracy nie ma rządzenia dobrego miastem, ale sobie i tobie, Czesiu, życzę miłej współpracy, żeby no, wszystkie nasze uchwały przychodziły prawie jednogłośnie. Chyba jestem wyrazicielem wszystkich radnych. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu pana wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marka Gustawa Brzezina. Potem prosiłbym księży, pana księdza dziekana, pana księdza dziekana Szmula, potem starostę i naszych samorządowców. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, czcigodni księża, szanowni państwo, koledzy samorządowcy, w imieniu własnym wicemarszałka województwa, ale również tak jak tutaj stoimy, w imieniu braci samorządowych, wójtów, burmistrzów powiatu ostródzkiego, pragnę panu burmistrzowi w tym uroczystym dniu złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia wszelkiej pomyślności samorządowej. Jest to bardzo ważny dzień w życiu osobistym każdego człowieka, który dostąpi tego zaszczytu. My, tak jak tu stoimy, jesteśmy tego świadomi. Jest to dzień, w którym formalnie pokazane jest, jak wielkim zaufaniem został pan obdarzony przez społeczność ostrudzką. To zaufanie objawia się wielkim zaszczytem władzy, ale ta władza to wielka odpowiedzialność. Życzymy panu przede wszystkim, żeby pan się tą władzą jak najszerzej mógł podzielić w gronie ostrudzkim, w gronie mieszkańców, w gronie samorządu ostrudzkiego. Samorządy z natury są bardzo transparentne, bo tak są skonstruowane, że praktycznie Rada czuwa nad tym i jest reprezentantem społeczeństwa i wszystko jest jasne i wiadome i chodzi o to, aby tylko jak najszersza komunikacja była i wewnątrz i na zewnątrz, a osobiście znając pana burmistrza, jego charakter, jego duch sportowy, jestem przekonany,
przekonany, że będzie bardzo mocno wychodził na zewnątrz w grono ostruckich mieszkańców, ale również między samorządy ostruckie, powiatu ostruckiego. Tak jak tu jesteśmy, deklarujemy bardzo mocno tą współpracę i chęć działania na rozwój tego subregionu ostruckiego. Chcę powiedzieć też z pozycji wojewódzkiej, że Ostróda jest bardzo ważnym miejscem na mapie regionu i zdobyła już też taką markę, gdzie nie ma dnia, żeby się o Ostródzie nie słyszało i w samorządzie, i w regionie, i w samym Urzędzie Marszałkowskim. Pan burmistrz Marek Bojarski spełnił tutaj wspaniałą misję i wspominał o Departamencie Programu Regionalnego, o dyrektorach, którzy, no tak się składa, że wszyscy podlegają w moim pionie wicemarszałkowskim. Znam te kwestie i wiem, że jeszcze będzie ich niemało i chcę, aby jak najlepiej wspierać, pomagać i rozwiązywać problemy, które niewątpliwie są, bo są niemalże w każdym samorządzie. I moją intencją jest to, aby jak najlepiej Ostróda mogła przygotować się do następnego okresu akcesyjnego na lata 2014-2020. To jeszcze jest następne rozdanie dużych pieniędzy unijnych. Deklaruję to dla miasta Ostródy, ale deklaruję dla wszystkich samorządów powiatu ostrudzkiego i wszystkich samorządów regionu, a ponieważ tutaj nocuję, jestem naprawdę blisko z naszymi samorządami i proszę to śmiało i szczerze wykorzystywać w miarę kompetencji samorządowych. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, kolego Czesławie, niech Twoja misja będzie zaznaczona w historii miasta Ostródy. Może prosimy o głos pana starostę i tak po kolei burmistrzowie i panie starosto, ma pan głos. Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panowie Burmistrzowie, Wójtowie, byli obecni, Szanowni Księża, drodzy przedsiębiorcy, drodzy Ostrudzianie. Ja sobie przygotowałem małą karteczkę, żeby się nie pogubić w tym, ale będę mówił z głowy, bo jest o czym porozmawiać. Przede wszystkim chcę zacząć od gratulacji. Panie Burmistrzu, drogi Czesławie, myślę, że przyjmiesz ode mnie i w imieniu Pani Przewodniczącej Wandy Łaszkowskiej, której nie ma, w ogóle namacalnie nie ma jej w Ostródzie, w powiecie, ona Ci również przekazuje gratulacje w imieniu całej Rady Powiatu Ostródzkiego. Ale również chciałem pogratulować nie tylko Tobie. Chciałem pogratulować całej grupie referendalnej. Bo również to Wy będziecie odpowiedzialni za ten kierunek i za dalsze kierunki rozwoju miasta Ostródy. Bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność, ale gratuluję Wam bardzo szczerze. Zostały rozbudowane bardzo mocno oczekiwania Ostrudzian, bardzo mocne, o nowe miejsca pracy. Są wielkie oczekiwania przedsiębiorców. Nie mówię tu o wielkich przedsiębiorcach, mówię o tych mniejszych siedzących tu na sali, o tych malutkich przedsiębiorcach, o których się tak dużo mówiło.
zmierzenie się z oświatą. Życzę również powodzenia. Dopłacamy dzisiaj jako Ostrudzianie, ja też jestem i tutaj płacę podatki, 15-17 milionów do oświaty, do tego, co daje rząd. Również się musicie z tym zmierzyć. I tu wam również szczerze będę trzymał za was kciuki, ponieważ sam na to płacę. Dzisiaj Ostrudzianie są bardzo zmęczeni tymi rocznymi, jak już mówiłeś, Czesław, przepychankami. Bardzo. Wszyscy są zmęczeni. Życzę tobie zrealizowania tych wszystkich zamierzeń, o których mówiliście wcześniej. Słowo referendum padało tu wielokrotnie. I dzisiaj tym również, o tym również chcę powiedzieć, ludzie czekają na was, na wasze decyzje i na wasze spełnienie marzeń. Macie 2 lata. Jest to dużo i mało. I musicie dać sobie z tym radę. Musimy dać sobie radę. Ponieważ ja mieszkam tu i nie tylko jestem obserwatorem, ale czynnie jako starosta ostrucki Włodzimierz Brodziuk żyję w tym mieście i funkcjonuję. I współpracujemy. Dzisiaj również mówię jako samorząd powiatu ostruckiego, bo tu również to padało. O tym, żeby współpracować. Nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Dla kogo? Dla miasta Ostródy i dla powiatu ostruckiego. Nie ma. Tylko na realiach. Życzę. Życzę ci, Czesław, przede wszystkim tobie, bo to jest twoje święto. Żebyś współpracował bardzo mocno z samorządami. Zacznę, bo o nim ciągle zapominamy, o województwie warmińsko-mazurskim, bo tam jest kasa. Tam są pieniądze, tam są możliwości, tam jest możliwość realizowania zamierzeń i marzeń, naszych marzeń. Tam jest kasa. Tam są pieniądze, panie marszałku, tak. I dziękuję za tą deklarację, o której pan tu powiedział. I sam dla Ostródy również będę zabiegał, jak zabiegam o powiat ostrucki. Co widać na załączonym obrazku, jak powiat wygląda. Życzę ci powodzenia również w współpracy z samorządami powiatowym. Już ją masz. Gminnym życzę powodzenia, bo tam czeka was mocna praca, o których cały czas się mówi. Nie będę tu wypominał, bo to jest wasze działanie. Współpracę dzisiaj zapewnili burmistrzowie i wójtowie. Cieszę się. Ale również oprócz siebie i składania tobie gratulacji chciałem podziękować z całego serca człowiekowi, którego nam chyba tu Bóg zesłał. I mówię nie bez kozery. Marek Bojarski. Marku, to co zrobiłeś, to że nie wychodziłeś z Urzędu Marszałkowskiego? Ja przed chwilą siedziałem z Józkiem Dzikim, serdecznym moim kolegą i rozmawialiśmy. On jest radnym wojewódzkim. Muszę wam powiedzieć, że ten człowiek nie wychodził, ale dzisiaj skutecznie przywiózł tu ponad 10 milionów złotych. Czesław, masz szansę. Te 10 milionów wchodzi do budżetu. Myślę, że dasz sobie radę. Chciałem podziękować tobie przede wszystkim, ale również i Markowi Bojarskiemu. A grupie referendalnej ja już gratulowałem. Dziękuję bardzo. Dla ciebie. Tu jest list. Poczekaj, tylko który. Czasem to jest dla ciebie. Proszę bardzo, kto z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Księża, proszę bardzo, księdza dziekana Romana Wiśniowieckiego. Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie marszałku, panie starosto, panowie samorządowcy, wszyscy szanowni państwo, wraz z księdzem dziekanem Szmulem w imieniu księży, naszych dekanatów pragniemy pogratulować tego wyboru, państwu dobrego wyboru.
a panu burmistrzowi, że podjął się tego zadania. Proszę państwa, Pan Bóg wchodzi w każdą rzeczywistość, w każde realia, najbardziej bezpośrednie realia naszego życia. Przed chwilą pan starosta mówił o trudnych realiach, z jakimi musi zmierzyć się pan burmistrz. Ale można wytyczyć jakby takie dwie ważne postawy. Dla pana burmistrza, dla całej rady, która niech się tym zainteresuje, dla wszystkich, którzy, a jesteśmy w większości ludźmi, którzy gdzieś w jakichś sprawach publicznych posługują. Pierwsza to jakby mieści się w słowach, które wypowiedział w takim krótkim zdaniu ksiądz Piotr Skarga, mamy rok skargi, że działania na rzecz drugich trzeba podejmować własnych pożytków zapomniawszy. I to jest bardzo ważne. A druga rzecz to jest taka, że tak jak powiedziałem, Bóg wchodząc w realia posyła, prosi o działanie, o służbę na rzecz drugich, rozlicza, ale nie zostawia bez pomocy. I dlatego myślę i życzę panu burmistrzowi, aby umiał opierać się na Panu Bogu w tym wszystkim. Aby umiał nie tylko jakby oczekiwać takiego posłania przez Boga, ale korzystać z Jego pomocy. I tej pomocy, i opieki Bożej, i wsparcia życzę bardzo serdecznie panu burmistrzowi, również Radzie, bo stworzy się jakby teraz ta nowa jakość samorządowa, żeby Pan Bóg w tym wszystkim prowadził, aby było dobrze dla całej społeczności Ostródy. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Drodzy państwo, jestem nowym dyrektorem szkoły, zespołu szkół salezjańskich od tego roku. I dzisiaj z was wszystkich jestem w najbardziej trudnej sytuacji, ponieważ z dniem dzisiejszym pana Czesława muszę zwolnić z pracy. Niestety. Ale Czesławie drogi, chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj rano o 8:45, kiedy się spotykaliśmy z całą społecznością szkolną i mówiłem, że oficjalnie od dnia dzisiejszego obejmujesz obowiązki, dostać bardzo wielkie brawa ze strony uczniów i całej naszej społeczności. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że tam jest cały czas twoje miejsce. Że w nas, w naszej społeczności salezjańskiej masz zawsze wsparcie i czekamy na ciebie. Czekamy na ciebie. Wszystkiego dobrego i chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ty masz bardzo dobre serce. Jesteś uczciwym człowiekiem i ja wierzę, że to, co masz do zrobienia tutaj w tym miejscu, zrobisz to po prostu z wielką pasją i wszystkimi swoimi siłami i życzę ci, żeby ci wystarczyło wytrwałości. Wszystkiego dobrego. Prosimy państwa, kto by chciał jeszcze zabrać głos, pogratulować. Proszę pan był burmistrz Jan Wasilewski. Panie burmistrzu, wszyscy państwo, serdeczne gratulacje z okazji wyboru. Cieszę się ogromnie, dlatego że ja też mam taką satysfakcję osobistą. Muszę państwu powiedzieć i warto chyba, żeby tutaj obecni wiedzieli, że pana Czesława lat temu 20 kilka zatrudniałem do pracy, podobnie jak ksiądz dyrektor. Nie zwalniałem absolutnie. Po prostu w wyniku kariery, którą rozpoczął, sam odszedł ze szkoły. Ta satysfakcja jest szczególna dlatego, że pan Czesław Najmowicz jest trzecim burmistrzem z naszego zespołu szkół rolniczych. Jest tutaj między nami także wicemarszałek, którego zatrudniałem. Jest także pan poseł, który dzisiaj jest w Warszawie, którego też zatrudniałem. I powiem szczerze, żadnego z tych
wymienionych nie zwalniałem. Byli to bardzo dobrzy ludzie, którzy udowodnili chociażby dzisiaj w osobie pana Czesława Najmowicza, który obejmuje ten urząd. Jest człowiekiem uczciwym, porządnym i przede wszystkim człowiekiem, który po prostu rozumie innych. W związku z tym moja radość jest ogromna i myślę, że tak jak poprzedni burmistrz pierwszy, który był z tej szkoły, czyli Zbigniew Babalski, był niecałe 4 lata, bo awansował potem na wojewodę. Ja byłem całe 4 lata i 2 tygodnie. Sądzę, że burmistrz Czesław Jan Najmowicz będzie 2 lata do końca kadencji i następne 4 razy 4. Tego gratuluję. Prosił o głos pan Mirosław Mostowy. Prosimy bardzo. Starszy cechu rzemiosł różnych. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni zaproszeni i dostojni goście. Jako starszy cechu rzemieślników i przedsiębiorców pozwólcie państwo, że w imieniu całej braci rzemieślniczej złożę jak najserdeczniejsze życzenia wyboru na burmistrza, no i życząc oczywiście owocnej pracy na tym stanowisku. Cech rzemieślników i przedsiębiorców myślę, że jest jednym z największych związkiem pracodawców na terenie Ostródy, bo zrzeszamy ponad 100 podmiotów gospodarczych w tej chwili. Także chcielibyśmy współpracować z miastem. Ta współpraca do tej pory układała się dość dobrze, ale myślę, że w tej chwili będzie jeszcze lepiej. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego panie burmistrzu w imieniu wszystkich rzemieślników z Ostródy. Proszę państwa, kto z państwa jeszcze chciał złożyć życzenia? Proszę bardzo podchodzić. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, drodzy państwo, w imieniu grupy referendalnej chciałbym bardzo pogratulować wyboru. Pracowaliśmy długo, pan Czesław bardzo nam pomagał. Dużo wydarzyło się przez ten czas, dużo ludzi w naszym mieście zaangażowało się w życie publiczne. Mam nadzieję, że te oczekiwania, które stworzyło referendum, które poprzez to referendum ludzie jakby wyrazili, zostaną zrealizowane w tej kadencji. Tego oczekujemy. Oczekujemy nowej jakości. Oczekujemy porozumienia, oczekujemy rozmów i ze swojej strony deklarujemy również to, że będziemy pomagać i wspierać nowego burmistrza. Proszę państwa, osobiście dziękuję Czesławowi za piękną kampanię, że mogliśmy w jakiś sposób również rozmawiać, działać i życzę, żeby ten czas był owocny dla mieszkańców, dla nas wszystkich, szczególnie dla Ostródy. Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś z państwa jeszcze z gratulacjami? Nasz pierwszy burmistrz miasta, pan Piotr Żmich.
Panie burmistrzu, jako pierwsze ogniwo oświaty przedszkola ostruckie składają serdeczne gratulacje. Życzymy wytrwałości, sukcesów i oby starczyło tej wytrwałości i sukcesów nie na te 2 lata, ale również na kolejną kadencję. Serdecznie gratulujemy.
Thank you.
widziałem drugi raz. Trzech, drugi dwa razy podchodzę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy, za wszystkie życzenia. Obiecuję, że ile będę miał sił, tyle będę spożytkowywał dla dobra, do którego zostałem posłany. Dziękuję ślicznie i przepraszam, że tak długo, no ale ten jeden dzień pozwól mi się podnieść od jutra. Ciężka, czeka mnie ciężka praca. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miasta, Pana Burmistrza chciałem serdecznie podziękować za tak liczne przybycie, za szczere gratulacje z kolei Orkiestrze Miejskiej pod przywództwem Pana Sławomira Orecka. I tak powoli będziemy się zbliżali do końca. Państwo możecie pozostać tam, gdzie jesteście, ale proszę teraz na zakończenie o powstanie. Zamykam 30. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie.